Zapraszamy wszystkie osoby do udziału w demonstracji antynacjonalistycznej 8 listopada. W przeddzień rocznicy Nocy Kryształowej maszerujemy razem przeciwko nacjonalizmowi. Spotykamy się pod bramą główną UW o godzinie 13. Chcielibyśmy podkreślić, że fakt, że spotykamy się pod Uniwersytetem Warszawskim, nie jest przypadkowy. Jest to oczywiście miejsce historyczne z naszego punktu widzenia walki z faszyzmem, walki z nacjonalizmem. Jest to miejsce, gdzie dokładnie 80 lat temu, w 1934 roku, przemawiał Józef Goebbels w obecności polskiego premiera, wygłaszał wykład pod tytułem W kwestii żydowskiej. Jest to miejsce, gdzie w latach 30. wprowadzono getto ławkowe, tak zwane paragrafy aryjskie. Jest to także miejsce, gdzie w 1968 roku oczywiście było to centrum tej kampanii antysemickiej, wymierzonej w dużej mierze przeciwko protestującym studentom. Także wyruszamy o godzinie 13, gromadzimy się o godzinie 13 pod bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast chcielibyśmy podkreślić, że dla nas sprzeciw wobec faszyzmu, wobec nacjonalizmu nie ma tylko historycznego charakteru, bo to, co się działo w latach 30., niestety powraca także dziś. Widzimy podpalenia mieszkań imigrantów w Białymstoku, widzimy kilkadziesiąt ofiar terroru nacjonalistów, faszystów w ciągu ostatniego 25-lecia w Polsce, ofiar, o których po prostu nie możemy zapomnieć. Widzimy tą podnoszącą się głowę tej okrutnej hydry faszyzmu, nawet pod tymi samymi nazwami w polskim przypadku, co jest naprawdę niewiarygodne. Trudno większe odniesienia do przeszłości niż nazywanie się tak samo jak w latach 30. i robienie tego samego co w latach 30. To jest wciąż szukanie wrogów wszędzie. Dzisiaj to są ludzie o innej orientacji seksualnej, są ludzie oczywiście innej narodowości. Spotykamy się tutaj nie przypadkiem pod tęczą, ale pamiętamy przede wszystkim, że w zeszłym roku faszyści, nacjonaliści atakowali fizycznie ludzi na Skłotach niedaleko stąd się mieszczących, ludzi, którzy walczą z eksmisjami, walczą z niesprawiedliwością społeczną w tym mieście na co dzień i oni po prostu mieli zostać podpaleni. Na szczęście zdołali się obronić. Także faszyzm podnosi głowę, chcemy tę głowę faszyzmowi jak najprędzej obciąć. Ostatni rok pokazał też, że ofiary nacjonalizmu nie istnieją tylko, nie wiem, historycznie na kartach historii, ale są też obecne na co dzień. Są to nieudokumentowane imigrantki, dla których faszyści mają tylko kanister z benzyną i tutaj wspomniane już wcześniej podpalenia w Białymstoku. Też lokatorki, które bardzo często odbudowywały Warszawę z gruzów, są nazywane przez nich darmozjadami, kopane na ulicach, odnoszą się do bezdomnych ludzi, do ludzi, którzy walczą o prawo do mieszkania, czyli też osób, które aktywnie działają w kolektywach Przychodnia i Syrena, jako o darmozjadach, lewakach i brudasach. Jeżeli to jest ich patriotyzm, no to my takiego patriotyzmu nie rozumiemy, dlatego też wychodzimy na ulicę 8 listopada, ale także ich podejście do kobiet, politykę kobieca, która jest typowo, nie wiem, jakimś takim przykładem polityki nazistowskich w Niemczech, które widzą kobiety tylko jako bezwolne inkubatory, które mają rodzić potomków białej rasy. Mężczyzna w domu jest białym panem, a rola kobiety jest tylko w gotowaniu domu. To nie jest nasza interpretacja. Oni sami otwarcie o tym mówią. Ich salonowy koleżka jawnie popiera gwałty. Wśród ich organizacji jest dużo damskich bokserów, których wychwalają, którym przybijają piątkę. Dlatego też nie będzie miejsca na naszych ulicach na coś takiego. Dlaczego tutaj się spotykamy? No, z oczywistych przyczyn, tak? Pamiętamy, co w zeszłym roku działo się 11 listopada. Ta tęcza płonęła 11 listopada i jak mówiliśmy wcześniej, co jest szalenie istotne, niedaleko stąd atakowani byli nasi przyjaciele na Skłotach Przychodnia i Syrena. I tylko dzięki ich naprawdę trzeźwej, przytomnej postawie i konsekwentnej postawie nie dali się spalić żywcem. Nie chcemy, aby tego typu rzeczy działy się na ulicach Warszawy, a nigdzie indziej w Polsce i nigdzie indziej na całym świecie. Marsz 8, wasz, organizowany przez was 8, wpisuje się w tydzień antyfaszyzmu. Czy 11 listopada planowane są jakieś eventy, jakaś forma aktywności z państwa strony? To znaczy tydzień antyfaszyzmu nie jest tylko tygodniem, jest to nazwa symboliczna, dlatego że ruch antyfaszystowski działa przez cały rok. Nie chcemy być przedstawiani tylko jako kontra i opozycja do tego jednego dnia, która się pojawia tego jednego dnia. Antyfaszystki i antyfaszyści to są właśnie te nieudokumentowane imigrantki, to są lokatorki, to są też osoby nieheteroseksualne, które na co dzień walczą o swoje prawa, to są kobiety. I dlatego nie chcemy być przedstawiani tylko i wyłącznie w kontekście 11 listopada. Liderzy ruchów narodowych bardzo lubią wycierać sobie gębę historią i odwoływać się do historii.
stylizują się na rycerzy i husarzy, ale my mamy trochę inne skojarzenia i kiedy widzimy, jak donoszą na nieudokumentowanych imigrantów i podpalają im mieszkania, przypomina nam się raczej historia szmalcownictwa w Polsce i wtedy pamiętamy też, jakie wyroki padały na szmalcowników wydawane przez podziemie. I kiedy napadają na przykład na Romów i organizują tego typu atmosferę do czystek etnicznych, też nie przypomina nam się husaria, tylko przypominają nam się pogromy i pamiętamy naszą samoobronę wtedy. Kiedy napadają na przykład na demonstracje związkowe i dzielą ruch związkowy według jakichś etnicznych kryteriów, przypomina nam się, jak Stowarzyszenie Grunwald i Maciej Giertych popierali stan wojenny. I przypomina nam się, co wtedy o tym myśleli studentki i robotnice i studenci i robotnicy i jakie zadymy wybuchały na 1 maja. Dlatego dla nas ta historia niestety ciągle wraca jako jakiś nawracający koszmar i właśnie to chcemy przerwać. Chcemy wyskoczyć z tego zaklętego koła, które nacjonalizm nam narzuca, ciągłego powrotu historii i ciągłej ich przemocy. A jeśli chodzi o skłoty, to jakiego zachowania oczekujecie się ze strony policji? Ze strony policji dobiegają nieoficjalne informacje, że policja spróbuje wejść i zaatakować te miejsca wspólnie z nacjonalistami 11 i żeby zabezpieczyć teren, jak to się w ich slangu mówi. I oczekujemy, spodziewamy się, że skłotersi muszą być przygotowani, żeby bronić swojego stanu posiadania. Czyli to są wasze plany na 11 listopada? Nie żadna blokada, nie żaden opasaran, tylko... Okopać się. Okopać się w skłocie. Nie, to znaczy, to nie jest tak. Jakby to, że demonstrujemy 8 listopada, a nie 11 listopada, to nie jest tak, że zamierzamy się okopać i zabunkrować, tylko dlatego, że chcemy, jakby, tak jak wspomniałam, ruch antyfaszystowski działa przez cały rok. Nie chcemy się wpisywać w tą narrację, w ten cyrk medialny, który przedstawia nas jako dwie ekstremalne grupy. Chcemy wytoczyć własną narrację, odwołując się do własnej historii. Warto też podkreślić, że organizowanie napięcia 11 listopada bardzo często wpisuje się, działa na korzyść władzy, która przy tej okazji próbuje ograniczać swobody obywatelskie, a także dla państwa mediów i wielu innych mediów jest wspaniałą pożywką do puszczania obrazków, które bardzo dobrze się sprzedają, ale niekoniecznie służy przekazaniu naszej własnej perspektywy i dlatego też chcemy się trochę odkleić od tego politycznego ping-ponga i pokazać, że możemy zrobić coś własnego też, niezależnie od tego... O aliansach, powiedzmy, nacjonalistów z innymi ruchami nacjonalistycznymi w Europie. Czy przyjadą tutaj także inne grupy z różnych krajów wspierać nacjonalistów? Tak. Co roku przyjeżdżają tutaj grupy nacjonalistyczne, faszystowskie, integralistyczne z całej Europy i nie tylko. Wiemy o tym, że będą tutaj aktywiści z Casa Pound włoskiego, ze spadkobiercy Mussoliniego w prostej linii. Będą tutaj faszyści węgierscy z Żelaznej Gwardii, byli już w zeszłym roku i wsławili się pobiciami i dewastacją mienia. I będą tutaj faszyści rosyjscy, neofaszyści, nacjonalistyczni bolszewicy. Będą tutaj faszyści z Ligi Obrony Anglii, co stanowi pewien paradoks, gdyż to są ci sami ludzie, którzy na co dzień biją polskich pracowników zarobkowych i mówią, że Polacy i Bułgarzy muszą opuścić Wielką Brytanię i tym się głównie zajmują. Ale okazuje się, że ta brunatna międzynarodówka, którą tworzą faszyści i nacjonaliści, może zapomnieć o tych podziałach, jeśli chodzi o jakąś wspólną nienawiść do innych ludzi. Czy uważacie, że w tym roku nazywają się Armią Patriotów? Tak, my ich nazywamy Armią Idiotów, bo faszyzm jest to w istocie właśnie rodzaj buntu dla idiotów. Myślę, że bardzo wiele ludzi w Warszawie myśli tak samo, także my naprawdę wszystkich serdecznie zapraszamy na 8 listopada. Jeżeli nie chcecie żyć w mieście, gdzie corocznie przychodzi właśnie Armia Idiotów, która to miasto demoluje, wznosi hasła rodem z lat 30. i chce doprowadzić do jakiegoś totalnego po prostu zamordyzmu. Jeżeli nie chcecie takich ludzi, którzy maszerują corocznie, przyjdźcie na naszą demonstrację razem przeciwko nacjonalizmowi. Każdy jest naprawdę mile widziany. Skupiamy ludzi o bardzo różnych poglądach, bardzo różnych środowisk, którzy po prostu wspólnie nie godzą się na to, żeby faszyzm i nacjonalizm podnosiły głowę. Wydaje nam się, że tak, że oni chcą być właśnie armią jakąś, armią, która będzie chciała przemoc i terror na naszych ulicach i te militarystyczne metafory bardzo ich podniecają, a my mamy jakieś nieco inne wartości i inne sposoby organizowania się. Podkreślę raz jeszcze, 8 listopada w sobotę, godzina 13, brama główna, niech nikogo nie zabraknie.